Serdecznie witam na spotkaniu z okazji 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kozubowie. Jest nam bardzo miło, że przyjęliście nasze zaproszenie. W imieniu swoim i całego koła witam panią burmistrz, panią Beatę Kita, księdza proboszcza naszej parafii Jana Tokarczyka, panią dyrektor biblioteki Jolantę Opoka, panią dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, panią Justynę Dziadek, panią Aleksandrę Imosa, która jest przewodnikiem etnograficznym w Tokarni w Muzeum Wsi Kieleckiej, pana prezesa wodociągów pińczowskich, pana Andrzeja Głogowca, panią Ewę Niedzielę, która jest tutaj u nas w Wiltes w filii w Kozubowie. Witam cały zarząd pożarny Straży Pożarnej w Kozubowie. Czy wszystkich już... Panie sołtysie, przepraszam, na zakończenie. Witam sołtysa wsi Kozubów. Janusza Juszczyka. I jeszcze, przepraszam jeszcze raz, i panie prezeski, panią Ewę Statowską i panią Janinę Wieczorek. Panią Jadwigę Wojtasik z mężem Markiem. A teraz chciałbym zaprezentować piosenkę na przywitanie. Słuchajcie, mili państwo, tak niedawno koło założone, jakby to się stało dziś. Pośród gwaru, żartów i uśmiechów zgłoszeń do zespołu było w mig. Już 10 lat mija właśnie dziś, gdy nasza wioska kołem szczyci się.
Organizacja w kole dobra jest i chęć do pracy wspólnym dobrem jest. Pierwsze chwile były nieco trudne. Każda pomysł przedstawiała swój i wśród rozmów, krzyków i uśmiechów wybierano zawsze konsensus. Każdy występ reprezentacyjny daje dużą satysfakcję nam. Wygrywamy często pierwsze miejsca, co zachęca jeszcze bardziej nas. Przyrzekamy wszystkim tu zebranym dalszy rozwój koła w naszej wsi, a wszystkim zacnym gościom dziękujemy za przybycie dziś. Szanowni Państwo, jestem tu dzisiaj w zastępstwie za pana burmistrza Włodzimierza Baduraka. Nie mógł niestety być, nie mógł też odżałować tego, że go dzisiaj nie będzie. I chciałam powiedzieć tylko tyle. Od razu się wytłumaczę, bo panowie strażacy, jak tu wchodziłam, powitali mnie słowami, że widzą mnie tu pierwszy raz. Może nie pierwszy, ale drodzy Państwo, no tak to się składa, że pan burmistrz ma takie ulubione miejsca i wtedy jak on jedzie, to ja już nie mogę. No więc... Skorzystałam dzisiaj z okazji i drodzy Państwo, w imieniu pana burmistrza chciałabym wam złożyć serdeczne gratulacje tak długiego działania. Jest kilka takich kół na terenie naszej gminy, które tak bardzo prężnie działają, które się stale rozwijają i zajmują rzeczywiście te pierwsze miejsca w różnego rodzaju konkursach. No i wy jesteście jednym z takich kół, więc nie powiem, że najlepszym, bo bym obraziła może innych, ale wiodącym prym. W imieniu pana burmistrza jeszcze raz serdecznie gratuluję. Życzę no nie kolejnych 10, tylko jest taka piosenka 100 lat to za mało, więc ja myślę, patrząc na waszą energię, na waszą chęć działania, myślę, że rzeczywiście te 100 lat to tak spokojnie można wam życzyć. Nie przeczytam tego, drogie panie, bo co tu pan burmistrz wam napisał, są to bardzo ładne życzenia, ale przeczytacie sobie to, myślę, że powiesicie też. Nie mam okularów, muszę się... Życzę wszystkiego najlepszego. Ja tylko zaprezentuję. Może jest to taki fantastyczny grawerton na okazję tego jubileuszu i kosz samych dobrych rzeczy. Dobrze, bardzo dziękujemy. Może ja będę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, że się zechcieli przybyć na dzisiejszy dzień, na tą piękną uroczystość dziesięciolecia Koła Gospodyń w Kozubowie. Proszę Państwa, tak się składa, że trochę tym sołtysem jestem i początki koła były zakładane, bardzo było dużo chętnych, a dopiero się koło rozwinęło, jak została pani przewodniczącą, pani Marzena Liberek. W ten czas to ruszyło, ale dopiero, ja wiem, ale dopiero w ten czas ruszyło to tak, jak powinno być. Z okazji tych 10 lat ciężkiej pracy bardzo wam dziękuję za tą ciężką, trudną pracę. Na ręce pani przewodniczącej, pani przewodnicząca i tutaj, proszę państwa, pani przewodnicząca, zechciałem sobie, żebyście mieli jakąś tam pamiątkę, że kiedyś tu był jakiś sołtys wsi Kozubów, to sobie pozwoliłem zamówić coś takiego, taką statuetkę tu piszę, z okazji dziesięciolecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Kozubowie. A i dalej pisze, kto i dalej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I tak jadąc z Pińczewa tutaj do Kozubowa, tak sobie myślałem, 10 lat, dużo czy mało? I tak myślę, że jednak to jest jeszcze mało, bo to nawet, drodzy Państwo, nie jesteście pełnoletni. I myślę, że mimo wszystko te 10 lat było twórcze z waszej strony i kolejne lata będą jeszcze lepsze. Życzę wam wszystkiego najlepszego w zdrowiu, wiele nowych pomysłów, fajnych, a myślę, że takie będą. Wszystkiego najlepszego. Życzyć wam wszystkiego dobrego, nasze kochane kobitki. To jest od zarządu OSP. Dziękujemy. Jeszcze my. A ja chciałam
chciałam międzyczasie powiedzieć, że tak samo dostaliśmy prezent od księdza proboszcza naszej parafii, za który bardzo dziękujemy. Kochane dziewczyny z koła gospodyń wielkich. Ich, tak, bo to jest, zawsze w kole musi być mężczyzna, żeby tak wspał, podał dłoń pomocną i kochane dziewczyny, bo ja się czuję też członkinią niejednego koła, bo wiele, wiele takich zakładów, ale to o prezencie. Tutaj z rąk muzealników i bibliotekarzy. My to tutaj mamy kronikę do zapisania. Do zapisania następnej dekady i kolejnej. Pewnie będzie nie jedna taka kronika. I my to tak jako muzealnicy i bibliotekarze dajemy z kultu, ale tak dajemy to z premedytacją. To nie z wyrachowania, to nie jest, że to jest tak, chcemy wam zrobić przyjemność, nie. Chcemy, żeby ta kronika za wiele, wiele lat już zapisana z utrwalonymi dziejami koła gospodyni Kozubowa dotarła albo do biblioteki, albo do muzeum. I jak już nas nie będzie, będą inni, będą nasi następcy, otworzą tą kronikę i ale to koło było fajne, tak myślą, to jest. Więc tutaj, tak, i to jest, kronika jest do zapisania i na pierwszej ich kartce taka rymowana dedykacja. Niech koło w Kozubowie kolejne dekady świętuje, niech wspierają was panowie i humor dopisuje. Więc jest dzisiejsza data. Wiersze oczywiście napisała Aleksandra, rymowankę. Dokładnie, rymowankę. Ja jeszcze w imieniu swoim i w imieniu muzealników pracujących w Muzeum Regionalnym w Pińczowie chcielibyśmy wam pogratulować, ale chcielibyśmy też wam podziękować za współpracę przede wszystkim, bo wszystko to, co dzieje się w muzeum i o co was prosimy, o jakąkolwiek pomoc, zawsze tą pomoc otrzymujemy i chociażby ostatnie wydarzenie w maju, pięknie śpiewały panie pod figurą, myślę, że było to wydarzenie takie dosyć znaczące, nie tylko w Bogucicach, ale odbiło się dużym echem na całym Poniedziu. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za współpracę. Dziękujemy. Ja tylko dodam, że ja jestem najszczęśliwsza z was, panie, bo od samego początku, czyli od 10 lat współpracujemy, raz więcej, raz mniej, ale myślę, że nie jest źle. Dziękuję serdecznie. Moje nazwisko Janusz Juszczyk. No już dosyć trzecią kadencję pełnię funkcję sołtysa. Współpracujemy z kołem gospodyń. Nawet dobrze mi się współpracuje. Nie mogę powiedzieć, że jest źle. No ale co ja mogę im tylko życzyć dużo powodzenia. Sukcesu mają wielu, no nie? Rozsławiły Kozubów bardzo dobrze. Oczywiście przy pomocy pana burmistrza, bo muszę powiedzieć, że tu jest też zasługa pana burmistrza, że zaufał, że coś z tego będzie. Tu jest potencjał taki, że coś wyjdzie z tego. I to chyba nie pomylił się i to jest. Wydaje mi się, że chyba pan burmistrz powinien być zadowolony z tego przedsięwzięcia, co tam sobie zaplanował. No i badań, co jeszcze mogę. Ale pan tak ładnie zaczął na początku mówić, że właśnie teraz ten rozkwit koła gospodyń wiejskich nastąpił, bo są prężne, panie. Panie tak, działają, chcą. Tak, no ten rozkwit koła został tak zrobiony, prawdę mówiąc, jak pani Marzena Lewerek, jak została przewodniczącą i ona za to się tak wzięła z sercem. Podeszła do tego sercem, zresztą i dziewczyny też, te co w kole są, mają takie podejście, że jeżeli coś robią, to już to robią bardzo chętnie i z uśmiechem, z zadowoleniem z tym, z tego, co robią. Oczywiście rozsławiły i powiat, i gminę, i Kozubów, bo tak prawdę mówiąc, to nawet na Słowacji były, teraz ostatnio w Michałowie brały udział. No i z tego wiem, no nie wiem, ale no mają wyjechać jeszcze do Francji. Z tego, co tak wiem nieoficjalnie, ale mają jechać do Francji. Czyli nawet i we Francji będą wiedzieli, że powiat i gmina Pińczów jest, to chyba wiedzą, ale że Kozubów w takiej jest miejscowości, to chyba nie. No ale będą wiedzieli, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre i życzę im dużo powodzenia w tym.
2012 roku z inicjatywy ówczesnej pani Sołtanety Drabik odbyło się spotkanie pań z Kozubowa, na którym padła propozycja utworzenia w naszej miejscowości KGW. Obecne pani tę propozycję przyjęły pozytywnie i zostało utworzone KGW. Wybrano zarząd, w którego skład weszły przewodnicząca Aneta Drabik, wiceprzewodnicząca Barbara Mardyło, sekretarz Marzena Liberek, skarbnik Dominika Zelek, członek zarządu Dorota Grzywna i Agnieszka Chwalińska. W 2012 roku organizowaliśmy takie imprezy i uczestniczyły się jak Dzień Kobiet. Zaproszone zostały osoby z okolicznych wsi. Następnie odbyły się dożynki wojewódzkie, na którym nasza przewodnicząca została starościną tych dożynek wojewódzkich, z czego byłyśmy bardzo dumne. We wrześniu uczestniczyłyśmy w dożynkach w Częstochowie. W 2013 roku obchodził pan Szabla swoje setne urodziny. Oczywiście koła też nie zabrakło, była wiązanka kwiatów, życzenia. 23 października 2013 roku zmienił się zarząd i dołączyły do nas panie z Zagorzyc. W skład zarządu weszły przewodnicząca Marzena Liberek, wiceprzewodnicząca Barbara Mardyło, sekretarz Kasia Marciszewska, skarbnik Dorota Grzywna, członek zarządu Dorota Zachariasz. I w tym roku utworzyłyśmy zespół śpiewaczy Kozubowianki, do którego dołączył Marek Wojtasik, który nam pięknie przygrywa na akordeonie do dzisiejszego dnia, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczne. Obecnie zarząd składa się z trzech osób. Przewodnicząca Marzena Liberek, zastępca Dorota Zachariasz, członek Kasia Marciszewska. Koło obecnie liczy 17 członki. Koło przez swoje 10 lat uczestniczyło w różnych projektach, szczególnie w dożynkach corocznych, w dniach Ponidzia. Bierzemy corocznie udział w targach sztuki ludowej w Krakowie. Jesteśmy też na jarmarku agroturystycznym w Tokarni, gdzie muszę się pochwalić, że zdobyliśmy w jednym roku pierwsze miejsce z zupą lubczykową. Brałyśmy też udział w plebiscycie Echa Dnia na najlepsze koło w województwie świętokrzyskim. W województwie zajęliśmy szóste miejsce, a w powiecie pierwsze. Też nam było bardzo miło. Brałyśmy też taki udział w Jaworze u źródeł kultury. Dostałyśmy wyróżnienie. Uczestniczymy w pieśniach wielkopostnych, majówkach. Byłyśmy też jako przedstawiciele gminy w mieście zaprzyjaźnionym Swodin na Słowacji. No koło działa prężnie, tak mi się też wydaje. Śpiewamy, gotujemy, lecimy więcej, jest u nas bardzo wesoło. Jak se zaśpiewa.